Dzień dobry. Witamy w kolejnej odsłonie cyklu Trójsmak Literacki. Dzisiaj przygotowałyśmy dla Państwa naprawdę epickie książki. Bo epika jest jednym z rodzajów literackich. Możecie ją kojarzyć właśnie z powieściami, opowiadaniami, nowelami, innymi cudami literackimi, które pochłaniamy namiętnie jako czytelnicy. Od najmłodszych lat każdy czyta krótkie baśnie, opowiadania, legendy. To nic innego jak utwory epickie. Ale naszym zamierzeniem w dzisiejszym odcinku było zaprezentowanie, jak to określamy w bibliotece, tych najgrubszych, najtłuściejszych tomów, czyli książek dla wytrawnych czytelników, którzy nie boją się różnych wyzwań. Więc zacznijmy może od tych dla dorosłych czytelników, od książek, które znajdziemy w wypożyczalni literatury dla dorosłych i w filiach. Ja tutaj mam taką epicką powieść, Ósme życie. Składa się z dwóch tomów. Ósme życie to saga, która opowiada o losach rodziny Jaszwilich, żyjących w Gruzji. Są to naprawdę wielobarwne, takie pełnokrwiste postaci, które przeżywają różne dramaty, przeżywają miłości, ich problemy rodzinne jakby odbywają się na tle wielkich wydarzeń historycznych, bo XX wiek obfituje w dwie wojny, w komunizm, który w tej Gruzji zaczął kiełkować, więc ta rodzina musi borykać się nie tylko z problemami społecznymi, historycznymi, ale też z takim życiem osobistym, szarganym wielkimi namiętnościami. Ta książka jest naprawdę niebywała i przenosi nas nie tylko do Gruzji, ale też do Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Francji, więc w różnych państwach europejskich te losy rodziny się tutaj mieszają. Inną książką zekranizowaną jest Syn autorstwa Filipa Meyera. To jest powieść amerykańska. Rzecz dzieje się w Teksasie. Mamy tu historię też wielopokoleniową. 5 pokoleń przewija się przez tą książkę. To jest historia o tym, jak Ameryka budzi się do życia, o tym, jak walczą Amerykanie z Indianami, o tym, jak budują swoje rancha, jak dorabiają się majątku. To jest taka historia amerykańskiego snu, teksańskiego amerykańskiego snu. Postaci są wielobarwne, szargane też wielkimi namiętnościami, bo trzeba pamiętać, że te wielkie narracje nie odchodzą i zawsze fundują nam świetnych bohaterów i świetne historie. Na sam koniec mam wprawdzie zbiór opowiadań, ale niech Państwo zobaczą, jaki to jest imponujący zbiór. Tutaj na 1000 stron mamy opowiadania Kurta Vonneguta, którego znacie na pewno z książki Rzeźnia numer 5. Mamy tutaj 98 opowiadań, które napisał w latach 1941 do 2007 roku. Podzielone one są tematycznie, więc jeżeli kogoś interesują na przykład opowiadania o miłości bądź o wojnie, może sobie tylko wybrane opowiadania przeczytać. Kurt Vonnegut jest w ogóle mistrzem tej krótkiej formy, jest świetny i sprawny językowo, więc dla tych, którzy nie boją się dzierżyć w ręce takich cegieł, gorąco polecam. Jeśli chodzi o literaturę dziecięcą i młodzieżową, to tak, proszę Państwa, nie mylą się Państwo. Ten środkowy stos to wszystkie części przygód niezwykłego dziecięcego czarodzieja Harry'ego Pottera. Najwytrawniejsi czytelnicy dziecięcy pochłaniają je naprawdę w bardzo szybkim tempie, chcąc poznać koleje losu tego niezwykłego chłopca. Cała seria liczy 8 tomów i jest chętnie wypożyczana przez dzieciaki. Natomiast ja chciałam tutaj odkurzyć troszeczkę ukochaną lekturę wielu pokoleń czytelników, a mianowicie Przygody Baltazara Gąbki. W wypożyczalni dla dzieci mamy też taki pokaźny zbiór, trylogię zawierającą wszystkie części przygód tego niezwykłego profesora Gąbki.
tych niezwykłych bohaterów, czyli kucharza Bartoliniego, smoka Kraka, mojego ulubionego bohatera, czyli szpiega z Grainy Deszczowców. Ta książka jest pięknie ilustrowana, ale również to bagatela, już Państwu powiem, 709 stron niezwykłej książkowej przygody. I przyznam szczerze, że również dzieci chętnie za namową rodziców, ponieważ rodzice im przypominają o tej fantastycznej książce, chętnie tą książeczkę wypożyczają. Co jeszcze? Oczywiście, jeśli chodzi o takie pokaźne tomy, to nie możemy nie wspomnieć tutaj o trylogii Władcy Pierścieni. Oczywiście można książkę wypożyczać w trzech osobnych tomach, ale również ktoś, kto chce jak najszybciej poznać tą przygodę, może wypożyczyć jeden tom zawierający całą trylogię i również będzie to ponad 1000 stron niezwykłych, fantastycznych przygód do poznania i do przeżycia wspólnie z bohaterami. W tym odcinku epickim, mam nadzieję, to już wszystko. Zapraszamy na trzecią część. I jeszcze jedno. Szukajcie z najgrubszych książek i wypożyczajcie te najgrubsze, bowiem to jest najlepszy moment na to. Zimowe wieczory najlepszym momentem są na to, żeby właśnie w te epickie i wielkie historie się zanurzyć.